człowiek na bakterie? Kto w nas mieszka? Hello. Jesteśmy skolonizowani przez mikroby. Każdy z nas nosi 2 kg bakterii, wirusów i grzybów. Najwięcej drobnoustrojów zasiedla nasza jelita. Najbogatszy ekosystem na Ziemi jest w nas, a nie w Puszczy Amazońskiej. Tylko 1/3 jego mieszkańców jest wspólna dla wszystkich ludzi. Niepowtarzalny dla każdego człowieka mikrobiom tworzy się w ciągu 1000 dni od dnia poczęcia i decyduje o naszej odporności już do końca życia. Dlatego tak ważne jest w tym okresie to, co jemy. Ciężko w to uwierzyć, ale materiał genetyczny mikrobioty jest 150 razy większy niż genom całego człowieka. Armia mikroorganizmów też ma swoje zdanie i potrafi na nas wpływać. Jak czerpać zdrowie i energię z jelit, dowiesz się z książki Margitko Sobuckiej Człowiek na bakterie.